Witam Was dzisiaj serdecznie na niecodziennej jodze, na magicznych, jakże magicznych Lofotach. Jest to jedno z piękniejszych miejsc w Europie. Jestem tutaj na początku marca 2023 roku, po 13 miesiącach od poprzedniej wizyty. Kocham to miejsce i pragnęłam nagrać na tle tych niesamowitych widoków jogę dla Was. Dzisiaj pierwszy raz joga w śniegu. Będzie to dynamiczna praktyka, więc zapraszam Was serdecznie na matę. Zacznijmy od pozycji stojącej. Weźmy głęboki wdech, ręce unieśmy do góry. Z wydechem opuśćmy szeroko w dół. Wdech, góra. Dłonie łączymy nad głową, wydech szeroko, dół. I jeszcze raz, ostatni wdech, góra. Wydech, dół. Pięknie, od razu schodzimy do skłonu, uginamy nogi w kolanach, idziemy do przodu, do deski. Bierzemy głęboki wdech i wydech, schodzimy z powrotem do skłonu, uginając nogi. Piękny skłon i jeszcze raz uginamy nogi, wdech, góra. Wydech, dół, skłon, uginamy nogi w kolanach, idziemy do przodu, do deski. Głęboki wdech i wydech, wracamy. Ale cudownie, wdech, podnosimy się do góry. Wydech, schodzimy w dół, robimy piękny skłon i ponownie idziemy do przodu, do deski i wracamy do skłonu. Zostajemy w skłonie na momencik, głęboki wdech i wydech. Super, uginamy nogi w kolanach. Idziemy do przodu, do deski i teraz w tej pozycji unieśmy sobie prawą nogę do góry z wydechem i z wydechem ugnijmy ją i przenieśmy do przodu. Wydech, góra, wydech, dół, wdech, góra, prostujemy, wydech, uginamy, wdech, góra, wydech, dół, góra. Dół. I ostatni raz cudownie. Wdech i wydech. Zamieniamy nogi. Prawa zostaje na macie. Problemy techniczne, śnieg. Wdech, podnosimy nogę do góry, wyprostowaną. Z wydechem uginamy w kolanie, przyciągamy nogę do siebie. Wdech, wydech, wdech, wydech. Jeszcze wdech, wydech, wdech, wydech i ostatni raz wdech i wydech. Tak, prostujemy nogi, jesteśmy w desce, przez czaturangę schodzimy w dół, do maty, przechodzimy do pieska z głową w górę, bierzemy wdech i z wydechem wchodzimy do pieska z głową w dół. Super. Odpoczynek w naszym cudownym piesku z głową w dół. Głęboki wdech. Wydech. Wdech. I wydech. Spokojnie, głęboko. Jeszcze jeden wdech. I wydech. Cudownie. W piesku z głową w dół zostawiamy lewą nogę. Na macie prawą, pięknie. Unosimy do góry z wydechem. I z wydechem przyciągamy do siebie. I jeszcze wdech, góra. Wydech. Przyciągamy nogi do siebie i ostatni raz. Wydech, góra. Ło, jak ja się tutaj ściskam, cudownie. I wydech, przekładamy sobie stópkę między dłonie. Od razu podnosimy się do góry. Dajemy ręce do góry. Bierzemy głęboki wdech, wydech, jeszcze jeden wdech i wydech. Odchylamy się do tyłu, patrzymy w górę, ja patrzę na niebo, ty patrz na niebo, sufit, czy cokolwiek można z sobą. Bierzemy głęboki wdech i z wydechem odkładamy dłonie
na matę. Muszę sobie troszeczkę śniegu tutaj poodsuwać. I teraz z wdechem patrzymy przed siebie, ramiona w dole, prosty kręgosłup. Z wydechem prostujemy przednią nogę i robimy do niej skłon. Wydech, schodzimy w dół, patrzymy przed siebie. Wydech, skłon. Wdech, patrzymy przed siebie. Wydech, skłon. Muszę zmienić ułożenie dłoni, bo mi zamarzają palce. Wdech, góra. Wydech, dół i zostajemy tak z wyprostowanymi obydwiema nogami, ile jak nisko jesteśmy w stanie. Głęboki wdech. Wydech. Spokojnie. Wdech. I wydech. Super. Uginamy nóżkę w kolanie. Odkładamy dłonie po dwóch stronach stopy. Przekładamy nogę do tyłu i idziemy do bocznej deski. Podnosząc na prawą rękę, prawą nogę, podnosząc lewą rękę w górę. Bierzemy głęboki wdech. I z wydechem zaczynamy kręcić kółeczkę. Jedno kółeczko. Drugie kółeczko. I trzecie kółeczko. Ręka zostaje w górze, dajemy biodra w dół. I w górę. W dół. I w górę. I ostatni raz w dół. I w górę. Wracamy dłonią na matę. Schodzimy do niej w dół. Wchodzimy do pieska z głową w dół. I wracamy do pieska. Przepraszam, pieska z głową w górę, a teraz pieska z głową w dół. Idealnie. Brawo. Teraz prawa stópka zostaje na macie, a lewą unosimy do góry z wydechem. I z wydechem uginamy ją i przekładamy do siebie do przodu. Wydech, góra. Wydech, dół. Wydech, góra. Wydech, dół. I ostatni raz wdech. I wydech. Przekładamy stopę między dłonie. Podnosimy się do góry. Łapiemy równowagę. Ja mam nierówne podłoże ze względu na śnieg. Podnoszę sobie ręce do góry. Ty też podnieś. I zostań tak na głęboki wdech. Wydech, ramiona w dole. Oczy mogą być przymknięte. Luźniutko wdech. I wydech. Z wdechem patrzymy w stronę nieba, w stronę sufitu. Z wydechem odkładamy dłonie na matę. Cudownie. I teraz zrobimy boczną deskę na drugą stronę. Nie mieszczę się trochę w tych ciuchach, mam ograniczony ruch. Z wydechem podnosimy rękę do góry. Wydech. I z wdechem kręcimy jedno. Drugie. I trzecie kółeczko. Ręka zostaje w górze, biodra w dół. I w górę. W dół. I w górę. I ostatni raz w dół. W górę. Przekładamy rączki do przodu. Uginamy nóżki w kolanach, odkładamy na matę. Rozkładamy na szerokość matę. I schodzimy do pozycji dziecka. Odpoczynek. Luz. Odprężenie. I oddech. Uspokój bicie serca. Może troszkę przyspieszyło swój rytm. Niech twarz będzie rozluźniona. Oczy delikatnie przymknięte. Pozwól sobie na chwilę wewnętrznie.
wewnętrznej ciszy. Jeszcze jeden głęboki wdech. I wydech. Super. Z kolejnym wdechem podnosimy główkę do góry. Wchodzimy do pozycji stołu. Moja mata już cała mokra, ale dam radę. Prostujemy sobie nóżkę. I teraz z wdechem unosimy ją do góry. Z wydechem schodzi w dół. Wdech, góra. Wydech, dół. Wdech, góra. Wydech, dół. I jeszcze. Góra. Dół. Góra. Dół. I ostatni raz. Góra. I dół. Uginamy nogę w kolanie. I odkładamy na matę. Teraz prostujemy lewą nogę i zaczynamy z wydechem. Podnosimy ją. Z wydechem opuszczamy. Wdech, góra. Wydech, dół. Wdech, góra. Wydech, dół. Jeszcze wdech. Wydech. I ostatni wdech. I wydech. Uginamy nóżkę. Odkładamy kolanko na matę i wchodzimy do pieska z głową w dół. Pięknie. Bierzemy głęboki wdech. I wydech. Jeszcze jeden wdech. I wydech. Super. Odkładamy ponownie kolanka na matę. Podnosimy się do góry, odkładamy sobie ręce na pleckach, najlepiej tak palcami w górę. Odchylamy się delikatnie, ile możesz, swobodnie i patrzymy w górę. Cudownie. Weź głęboki wdech. I wydech. Wdech. Wydech. Jeszcze jeden wdech. I wydech. A, jak dobrze. Powolutku podnieśmy się do góry. Odłóżmy dłonie na matę. Podwinę palce, wejdźmy do pieska z głową w dół i od razu przejdźmy sobie dłońmi do stóp, do skłonu. Rozluźniamy się w skłonie. Jeżeli jest ci ciężko zejść w dół na wyprostowanych nogach, jak najbardziej rozluźnij sobie kolana, odpręż się. Możesz zejść nawet tak do skłonu, jeżeli to będzie w tym momencie dla ciebie najlepsze. Zrób tak. Zrób tyle, na ile pozwala ci teraz twoje ciało. I tak, żeby było komfortowo przede wszystkim. Nie ciągniemy na siłę, nie ciągniemy. Oczywiście możesz czuć rozciąganie, delikatnie, ale zdrowo podejść do swojego ciała. Ono tego potrzebuje. Ono potrzebuje wsparcia od nas, miłości. Ono musi nam ufać. A nie będzie zaufania, jeżeli będą nerwy, napięcie. Dlatego z uczuciem głęboki wdech i wydech. Super. I teraz sobie odkładamy dłonie na macie. Jeżeli jest ci trudno tak zejść, możesz sobie podłożyć kostki pod matę. Poziomo, pionowo, wyżej, niżej. Jaka jest teraz twoja potrzeba? I na zmianę. Hej! Pan idzie pod spodem i mi pomachał. Okej. Okay. I teraz lewa dłoń zostaje na macie, lewa noga jest ugięta w kolanie.
prawa ręka idzie w górę i patrzymy za prawą dłonią. Głęboki wdech i wydech. Wydech i wydech. Zamieniamy stronę, prawa dłoń idzie na matę, prawa noga ugięta w kolanie i teraz lewa ręka idzie w górę. Bierzemy głęboki wdech. Wydech. Wydech. I wydech. Super. Prostujemy obydwie nóżki, obydwie dłonie idą na matę. I teraz prostujemy prawą nogę do góry. Patrzymy przed siebie. Jak nie masz czapki, to będzie ci łatwiej. Bierzemy wdech. I wydech. Odkładamy nogę na matę. I to samo robimy na drugą stronę. Prostujemy lewą nogę. Patrzymy przed siebie z wdechem. I wydechem. Cudownie. Nóżka schodzi w dół. Dłonie za sobą łączymy w koszyczek. Przekładamy sobie za siebie. Bierzemy głęboki wdech. I wydech. Rozplantujemy ręce, schodzimy na kolana. Na koniec naszej praktyki. Mam nadzieję, że praktyka krótka, ale dynamiczna przypadła ci do gustu, że będziesz do niej wracać częściej. Na koniec jeszcze połączmy ze sobą dłonie na wysokości serca. Przymknijmy razem oczy. Wyciszmy się na moment. Zwróćmy uwagę na to, jak się czujemy po praktyce. I podziękujemy sobie za nią. Podziękuj sobie za praktykę, za dany sobie czas. I podziękujmy sobie wzajemnie. Ja ci bardzo dziękuję. Namaste. To był zaszczyt dla mnie poprowadzić praktykę w takich warunkach. Nawet już mi zimno nie jest. Cała w śniegu. Mokra mata, nierówne podłoże, ale czego chcieć od życia więcej? Czuję prawdziwą wdzięczność i praktykujmy ją zawsze, niezależnie od tego, czy przyjdzie nam obcować w tak cudownych warunkach, czy po prostu w domu, w salonie, na macie, gdziekolwiek teraz jesteś, jakiekolwiek masz możliwości, nawet jeżeli wystarcza ci miejsca w pomieszczeniu, w którym jesteś, tylko na to, żeby matę rozłożyć, to już będzie wystarczające. To już będzie cudowne. Bądźmy wdzięczni w życiu za każdą drobnostkę, która nas spotyka i tym cudownym akcentem. Ja wam jeszcze raz bardzo dziękuję i zapraszam na kolejne filmy ze mną. Pamiętaj, subskrybuj Dobre Wibracje, całuj tych, których kochasz i podążaj za życiem, jakiego pragniesz. Namaste.